Cześć, tu Piterow, a to mój Minecraft do sześcianu. Dzisiaj taki odcinek troszkę informacyjny, mam też jakiś pomysł, chcę się zwrócić z pytaniem do Was. Jak widzicie, wreszcie zrobiłem dach. Wreszcie zrobiłem dach, ale nie jest to zwykły dach. Dlaczego nie jest to zwykły dach? Dlatego, że jak już Wam zaraz pokażę, na dachu jest basen. Wymyśliłem sobie basen na dachu. Taki poroniony pomysł. Wkoło tyle wody. Tak jest, zgadza się. Wkoło tyle wody, a ja robię basen. Ale powiem Wam tak. O, coś się tnie. Ta woda wkoło jest paskudna. Mulista, bagnista i nie nadaje się do kąpieli takiej na dłuższą metę. A poza tym basen w domu to jest basen w domu. Ale jak to bywa, jak to mówią, nie miał chłop kłopotów, to se zrobił basen. No i zaraz Wam pokażę, na czym polega mój kłopot z basenem. Aha, już widzicie. Basen przecieka. Tak. Basen przecieka. Ale teraz taka mała zagadka. Zobaczcie, no co za głupi ze mnie osioł, co za głupi pomysł miałem. Zobaczcie i pomyślcie, co tu jest nie w porządku z tym basenem. Co się tu nie zgadza? W czym jest problem? A ja zaraz powiem. A wy napiszcie w komentarzach, komu się udało wymyślić, co tu jest nie w porządku z tym basenem. Chwila czasu dla was. A ja już mówię, czy ktoś z Was widział drewniany basen? No tak, drewniany basen. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś z Was też o tym pomyślał, że co za głupek zrobił basen drewniany. I co się dziwić, że przecieka. Co prawda w starszej wersji Minecrafta uszłoby to, ale teraz Minecraft jest taki prawdziwy, Taki rzeczywisty, że nie może być basenu w drewnie. Tak se fajnie wymyśliłem. Tu będą sufit podświetlony, dzięki temu basen będzie podświetlony. Ale nie pomyślałem, że będzie przeciekał. No i w ogóle gdzie to basen w drewnie? O, drewniany basen. O, dobra. Tak sobie pomyślałem, że może go wykamieniuję. Ale wydaje mi się, że cały basen będę musiał przebudować. To teraz, żeby was nie nudzić, to nie będę się tym zajmował. Mam trochę wagoników. Po co mi te wagoniki? Ano po to, że sobie wymyśliłem, że coś zrobię. Próbowałem zrobić to z łódkami, ale nie do końca to wychodziło. Coś chcę zrobić. Nie wiem, gdzie by to sprawdzić, jak to z łódkami będzie działać. Zobaczmy, co to tam mamy. Z łódkami znaczy się nie działo. O. Trochę mnie tu nie było. Ostatnio z czasem u mnie kiepsko. A tu widzę coś. Coś nowego, coś fajnego. Nowa kopalnia, tu koledzy się starali, ale właśnie fajnie, no będę musiał to pozwiedzać, ale najpierw właśnie, co do starania się kolegów, też jest właśnie temat, o którym chciałem porozmawiać. Są chętni, którzy chcieliby tu z nami pograć. Kolega, jeden z moich widzów, chyba Mateusz, sądząc po niku, no, chciałby tu z nami zagrać. I to jest troszkę kłopot pewien. Spieszę wyjaśnić. Odpisałem mu, ale nie daje mi to spokoju.
czym jest problem? Problem jest taki, że my tu gramy na moim komputerze. Mapka, ten serwerek jest zrobiony na moim komputerze. Co za tym idzie? Mnie nie ma. Komputer wyłączony, grać się nie da. Więc wy macie czas, chcielibyście sobie pograć, a mnie nie ma i pograć się nie da. Także komputer mój włączony jest zwykle późnym wieczorem, na kilka godzin. Także każdy, kto tu gra, jest uzależniony od tego, czy ja jestem, czy mój komputer jest włączony. Ale wpadłem na taki pomysł, że może gościnnie jakiś ktoś będzie miał pomysł na jakąś, żeby coś tu zrobić z nami, jakąś konkretną rzecz, jakąś konkretną budowlę. I może na zasadach takich odwiedzin, zaproszenia, muszę pomyśleć wtedy, jeśli pomysł wypali, na jakiej zasadzie by ktoś tutaj wchodził, czy to będzie jakiś konkurs, czy ktoś to się udziela. Bo tak do tej pory wszyscy, co tutaj jesteśmy, to praktycznie znamy się z realnego świata. Miałem coś robić w międzyczasie, ale jakoś tak mi to nie wychodzi, robienie i gadanie. To sobie po drodze zwiedźmy, co tu chłopcy jeszcze mają. Tak, wszyscy praktycznie znamy się tu z realnego świata. Znamy się dobrze, to też, co za tym idzie, mamy do siebie jakieś większe zaufanie. A grałem kiedyś na serwerze multi, a nie będziemy po skrzynkach grzebać komuś. Grałem kiedyś na serwerze multi, gdzie było no, tam paręset ludzi zarejestrowanych, no i różni ludzie są. Jedni grają fajnie, uczciwie bawią się, a inni lubią po prostu psuć. Sądzę, że moi widzowie czuję, że to są ci ludzie, którzy potrafią się fajnie bawić. Dlatego nie chciałbym z góry przekreślać możliwości grania tu z nami tylko dlatego, że się obawiam, że ktoś tam nam, nie wiem, coś zniszczy, czy tam diamenty mi zginą, czy coś. Także myślę, że dałoby się coś takiego zrobić, żeby czasami kogoś zaprosić, żeby coś z nami pograł. Bo tak jak mówię, na dłuższą metę granie z nami tutaj nie bardzo ma sens. Bo przychodzi weekend, wy macie wolne, chcecie pograć, a mnie nie ma. Komputer wyłączony. Natomiast można by wymyślić jakąś zasadę. No, ktoś to się, nie wiem, udziela w komentarzach do filmów dużo. Czyli jest przynajmniej z tych komentarzy gdzieś tam znany, udziela się, pokazuje się. O. A właśnie, a to jest domek chyba. Winda w dół. To jest domek, o, Gabryska. I właśnie Gabrysek jest tą jedyną osobą tutaj, o czym jednak nie wspomniałem, odpowiadając koledze Mateuszowi, bo umknęło mi to chwilowo. Gabrysek jest jedyną osobą tutaj, która z nami gra, której nie znamy z realnego świata. Ale właśnie on udzielał się dużo, no nie tylko w komentarzach, także zanim tu z nami zagrał, poznałem go lepiej, rozmawialiśmy sporo, poznaliśmy się. No i tak jakoś, mimo że nie znamy się z reala, poznaliśmy się na tyle dobrze, że został również tutaj zaproszony. I czasami sobie z nami gra, buduje coś tutaj właśnie. Także myślę, że można by coś takiego zrobić. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, może macie jakieś pomysły, na jakiej zasadzie ktoś mógłby być tutaj zapraszany. Na pewno musiałby być moim widzem, musiałby mieć subskrypcję. Myślę, że musiałby się udzielać gdzieś w komentarzach, coś pisać, coś dać się poznać. I myślę, że wtedy taka osoba, prześpimy się tu w czyimś łóżeczku, taka osoba mogłaby tutaj przychodzić do nas z jakimś konkretnym pomysłem.
czyli z pomysłem na to, że przyjdzie do nas, pobawi się z nami, zagra, coś fajnego może wybuduje, może coś zaprezentuje. O, 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 ktoś tu szczela. A niech spłonie. O, dużo tego. I wtedy mógłby taki widz przyjść, zagrać z nami, coś zbudować lub gdzieś z nami jakąś przygodę przeżyć. Haha. To tak wymyślam na gorąco, więc jeszcze dlatego do was też się zwracam z tą propozycją, z tą myślą. Czekam na jakieś wasze komentarze w tej sprawie. Co wy o tym sądzicie, jak wy to widzicie? Tu taka ciekawostka, zobaczcie. Jeżeli mamy tutaj trzcinę pod wodą, możemy oddychać. W ten sposób można robić sobie jakieś tunele, schronienia, korytarze. Dobra, chciałem gdzieś te wagoniki wykorzystać na równej ścianie, ale za bardzo nie mam tu równych ścian. Co chcę zrobić? Co chcę zrobić? Myślę nad czymś takim. Jakby to zrobić? Aha, to by trzeba... Nie, to się do tego przygotuję. Gdzieś polecę, gdzieś w miejsce, gdzie mógłbym wypróbować te wagoniki. Wtedy wrócę i wam pokażę. Także znajdę jakieś fajne miejsce. Także na razie cięcie. I oto jestem z powrotem. Niestety spadłem ze skały. Z wysokiej skały. I zginąłem. Całe szczęście, że znalazłem miejsce, gdzie zginąłem, bo byłem bardzo daleko. Znaczy daleko od domu. Ojejku. Bałagan się zrobił przez to. No nic. Wracając do tematu. Także do tematu związanego z tym, żeby jednak widzowie moi mogli uczestniczyć w jakiś sposób w rozgrywce. Podsuwajcie w komentarzach jakieś pomysły, jak według was mogłoby to wyglądać, na jakiej zasadzie ktoś mógłby być zapraszany do jakiegoś odcinka, w którym po prostu by uczestniczył. Dobra, dzień jest, możemy wyjść z ukrycia. O, pająk! Ty, jaki łobuz jeden, no, skubany. Dzień, a on mnie atakuje. No chodź tu. No teraz zwiał. No chodź tu, pająku. Och ty. Teraz się boisz, co? A masz, ach. Tu jakiś kurde bug. Wycięta skała. O. No, także komentujcie, jak wy to widzicie. Nie, no tu jest coś, uszkodzona mapka. Tu kiedyś chyba byliśmy z Wacławem, tam skakaliśmy i szliśmy na wyprawę dalej. A tak, a teraz tu może, tak, tu może wypróbuję pomysł. O. Pomysł, co by z tymi kolejkami? Jakby to zrobić? No sprawdźmy tak. Aha, ale nie mam torów ze sobą. A, ale mam... Aha, ale mam drzewo. Ale mam drzewo. Zrobimy sobie podręczny warsztacik. I zróbmy
pomysł, bo muszę mieć tory do tego, co chcę zrobić. Jak to się robiło? Dawno nie robiłem torów, ojejku. O, ale pewnych rzeczy się widzę, nie zapomina na szczęście. Jakby to... Trochę męczarni tu widzę będzie z tym moim pomysłem. Chcę coś sprawdzić. Czy jak dam... Wagonik. Wagonik dam tutaj. W sumie nie robiłem tego jeszcze nigdy i tak sam za dobrze nie wiem, jakby to trzeba zrobić. Tak. I jakbym tu dał, aha, drabinkę, zobaczmy, chociaż nie wiem, bo drabinki straciły właściwości kolizyjne w pewnym momencie, w pewnej wersji, nie wiem czy to, ach, no właśnie, drabinka już nie zatrzymuje mi wózka. No, niszcz się. Drabinka nie działa. To musimy sprawdzić z innym sposobem, czyli z tabliczką. Czy zadziała mi to z tabliczką? O. No, ale znowu muszę się tu pobawić. Kurde, gdyby się latanie przydało, ale u mnie na serwerze nie będzie takich cudów. Tak, czyli to by musiał... Tu wózek by musiał spadać potem tu. No zobaczmy, tak. Jeszcze jedna próba w takim razie. Czy uda mi się to coś, co kombinuję? A tu damy w takim razie tabliczkę. Tak, dobra. I spróbujemy teraz. Spada. Kurde no, czyli jednak zepsuli Minecrafta. Kiedyś na tablicę się opierało i wózek by nie spadł. Ej, czyli niestety winda, bo to miała być winda. Nie działa. Ale ponoć w jakiejś aktualizacji kolejnej mają znowu przywrócić kolizyjność drabinek. I wtedy spróbuję jeszcze raz zrobić taką windę. Okej, to już pokażę, o co mi chodziło. Spróbujemy w takim razie z łódkami. O, już tyle drzewa, dobra. Na razie dwie łódki. A to, po co ja to zniszczyłem? No nic, pokażę wam może normalnie już koło domu, o co mi chodzi. Zabiorę to, co moje. Gdzie ja w ogóle jestem? Jejku, jaki tu bałagan. Gdzie ja jestem? O kurde, kawał od domu. A tu gdzieś niedaleko powinna być ta ciekawa góra. Właśnie tam już się na nią wspiąłem ostatnio. O, słyszę jakiegoś zombika. Gdzie ta góra jest? Chorera. Ciemno się robi. Znowu trzeba będzie się ukryć. Coś tu się świeci, już tu ktoś był. Albo ja, albo ktoś. A, to ja tu ostatnio biegałem tędy. Właśnie, czyli tu gdzieś niedaleko jest ta góra, bo ja tutaj biegałem. Tam się chowałem.
Dobra, trzeba się gdzieś. Tam też coś gdzieś byłem. Trzeba by się schować na noc. Bo mnie coś zeżre i znowu zginę. Nie chcę już ginąć. Tak, trzeba sobie postanowienie zrobić. Koniec z umieraniem w Minecrafcie, no. To nie, tak nie może być. Żebym ja ciągle ginął. Wow, dobra, idę, mam łóżko ze sobą. O, tu ktoś nie, to nie ja się chowałem w takim tym. Ale tym razem się schowamy. Nic tu nie przejdzie, nie przejdzie. Łóżeczko. Śpimy. O, właśnie, spadłem na twardy grunt. O, rzesz, co jest? Co jest? Nie chcę tak zginąć, bez sensu. Kurde, co to było? Ale numer. I... Dobra, wiecie co? Nie udał się ten odcinek, tak jak myślałem. Chciałem coś pokazać, coś zrobić. A tu nic z tego. No. Odświeżaj się. O, tam jest ta dziwna góra. Tylko, że mapa mi się nie odświeża. O. Jak ja mam tu gdzieś... Gdzie ja jestem? Jak tu zejść? Ale numer, gdzie mnie to wyniosło? A, ratunku! Ha, ha. Dobra, trudno, trzeba tutaj coś wykopać. Dziwne to było. Dobra, biegniemy, biegniemy do tej dziwnej góry. Jaskinia. Dobra, nie tym razem. No tu jaskiń w ogóle jest w cholerę i trochę. Naprawdę ciekawy teren. Ciekawe góry. Ciekawe jaskinie. Poszarpane wszystko, poszatkowane. Naprawdę jest tu warto coś inwestować w ten region. O, co jest? O. Dołem jaskinie. Tu ta dziwna góra, dziwna góra, dziwna góra. O. I. Tak, tutaj warto by zrobić taką windę z udek, ale te krowa, a ty czego? Też podziwiasz. Aha, dobra. Ale ta winda z udek naprawdę pokażę ją, ale to już w następnym odcinku nie do końca działa. Te łódki się zachowują trochę dziwnie. Dobra, kończę, bo naprawdę wyszło trochę dziwnie. Na razie. O, sorry. Jestem bez gaci. O, gacie się straciły. No cóż, na razie. Cześć.